Film powstał w celach humorystycznych, nie ma na celu nikogo urazić. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Poszła kobieta na rynek, a tam słyszy, jak jeden z gości krzyczy: Komary, komary, unikalne komary, jedyne pięć złotych sztuka. Zdziwiona podchodzi i pyta: Panie, co pan tu za oszustwo ludziom wciska? Komary po pięć złotych. Oszalałeś pan czy co? Facet na to, ależ proszę pani, to są specjalne, tresowane komary. Jak pani kupi takiego jednego, weźmie do domu, położy się i wypuści komara. To on zrobi pani tak dobrze, jak pani jeszcze przedtem nie miała. Panie, żarty pan sobie robisz, tresowany komar też coś. Mówię pani, że to szczera prawda, żaden kit. Zresztą jak się pani nie spodoba, to za komara zwracam pieniądze. Myśli kobieta. A co tam? Pięć złotych nie majątek, zobaczymy. Facet zapakował jej komara do słoika. Baba leci w te pędy do chaty. Rozbiera się, kładzie na łóżku, rozkłada nogi, odkręca pokrywkę. Komar wylatuje i siada na żyrandolu. Baba, cała napalona, czeka. A tu nic. Wkurzona dzwoni do faceta. Panie, co za kit? Miało być dobrze, a tu komar siedzi na żyrandolu i nic. Co to za tresowanie? Niemożliwe, coś musiała pani zrobić nie tak. Za pięć minut do pani przyjadę. Facet przyjeżdża i patrzy. Czy faktycznie baba leży na łóżku z rozwalonymi nogami? Komar siedzi na żyrandolu gość zrezygnowany zaczyna rozpinać spodnie i mówi groźnie do komara. Ostatni raz ci pokazuje.